Dzień dobry, witam pa państwa bardzo serdecznie w pięknym popołudnie. Cieszę się, że znaleźliście państwo dla nas czas. My już kolejny dzień mamy okazję poznawać Wielkopolskę z naszym wspaniałym gościem. Celem, pretekstem, okazją do tego spotkania jest wyjątkowe wydawnictwo. To jest pierwsza książka pana Marcina Wolskiego, której akcja toczy się częściowo w Lesznie. I która ma takie leszczyńskie konotacje, więc postanowiliśmy zainteresować Wielkopoleną tą książką, i między innymi również Państwa. Pan Marcin to jest postać niezwykła, nietuzinkowa można powiedzieć, wszechobecna i wszech, chyba nawet wszechmocna dlatego, że i literatura, i kabaret. I organizacja, i telewizja, i radio, i właściwie trudno nie wymienić. Pan Marcin to wszystko wam opowie. Ja nie będę go dzisiaj zastępował. Natomiast no chcę powiedzieć, że gościliśmy w wielu miejscach, w wielkopolskich bibliotekach i spotykaliśmy tam wiele osób, które znały któryś z fragmentów życia pana Marcina. I dzięki temu czuliśmy się, jak wśród swoich, wśród osób najbliższych i tyle, co, co naj, naj, można powiedzieć na temat pana Marcina, to taka, przychodzi mi na myśl, tylko skojarzenia z literaturą czeską, ponieważ po pierwsze no, ma pociąg pod specjalnym nadzorem i nawiązując do Milana Kundery, ma niezwykłą lekkość pióra. Dlatego serdecznie zapraszam naszego gościa, pana Marcina Wolskiego i oddaję mu mikrofon. Witam serdecznie, ale żeby było jasne, nie wiem czy dyrektor miał na myśli pociąg z Warszawy, czy pociąg erotyczny. Oba, oba przeplatają się w moim, moim życiorysie, przy czym powiem szczerze, jedno się nie zgadza z twórczością Milosza Formana. Ja bym nie napisał miłości blondynki, bo zawsze wolałem brunetki. Aczkolwiek, aczkolwiek kilka całkiem sympatycznych moich bohaterek, było blondynkami. Drodzy Państwo, witam z prawdziwą przyjemnością być tutaj u Was, być w miejscu pięknym. Powiem szczerze, że już pierwsze wrażenia, oczywiście to nie jest pierwszy raz. Przyjeżdżałem tu kiedyś z kabaretem, wiele lat temu. No to wrażenie takiej takiego integralności, to znaczy Polska jest spustoszona, jest zbrzydzona, jest, jest nieestetyczna, jest, jeżeli nawet jest piękny ryneczek, to gdzieś w środek jakaś, jakiś kiosk wstawiony obrzydliwy, jakaś, albo nawet jesteśmy na ryneczku w Kołobrzegu, w Elblągu i... Niestety, ręka boska nie chroni, odwracamy się, a dookoła pierścień blokowiska. No i w tym momencie wszelki czar pada. Wam udało się jakoś przeżyć tamte epoki w zachowanym, w zachowanym pejzażu urbanistycznym, jednocześnie w tej pięknej okolicy, gdzie w można powiedzieć, pod każdym kamieniem jest Polska, pod e, pejzażem, ty, tym zachodem słońca, który mnie urzekł, który jest nieporównywalny z żadnym innym, mimo że parę zachodów słońca widziałem, bo widziałem i zachód podobno najpiękniejszy na świecie nad przyrządkiem Sullion w Grecji, ale również zachód, powiedzmy sobie, nad. Nad wyspami Fidżi. Drodzy Państwo, e, oczywiście dzisiaj mamy, dzisiaj mamy szczególną okazję, ponieważ ja mogłem Państwa zanudzać do rana opowieściami o różnych etapach mojego życia, bo e, dorzućmy do tego do dyrektora, że ja zajmowałem różne miejsca e, w swoim życiu i równie często byłem z tych miejsc wyrzucany, najbardziej, naj, naj że tak powiem, dotkliwe było, było opuszczenie radia za sprawą generała w Czarnych Okularach, kiedy się dowiedziałem 13 grudnia, że jestem. Bezrobotny i wykluczony z wszystkiego, z czego tylko mógł kluczyć, wykluczyć, wykluczyć mogę. Więc moje życie to jest pasmo może wzlotów, ale również upadków. Przy czym jest jedno niezwykle konsekwentne, chyba jest niewielu takich ludzi, którzy od 53 lat pracują w jednej i tej samej instytucji. Oczywiście tam są okresy, yy, chociażby tego stanu wojennego, gdzie nie pracowałem i był to, można powiedzieć, bojkot obopólny. Ale dobra władza zaliczyła mi to do emerytury. Z że, oczywiście, jak, jak Państwo widzą, no, mimo mojego wieku, ja na emeryturze ciągle nie jestem. I nie wiem, czy kiedykolwiek, czy kiedykolwiek, kiedykolwiek będę. Dyrektorze, kochany, proszę, proszę ordynować. Mam mówić o siostrzyczkach. O czym mam mówić? No, Bo... Zaczniemy od kobiet, a więc proponuję się Ja od razu Państwu dodam, że Pan Maciej jest człowiekiem małomównym. Dlatego, dlatego postaramy się zdążyć przed 11. Ale wiem również, że no jest osobą, która wspaniale opowiada o. Cudnych rzeczy, ale zaczynamy od lesna. Dobrze, bardzo proszę. Więc szukałem miejsca, w którym się ta książka mogła rozgry rozgrywać, ponieważ, ponieważ zaczynałem wprawdzie jako fantasta, wymyślałem całe światy, ale powiem Państwu szczerze: ja nigdy nie lubiłem fantastyki. Nawet wtedy, kiedy w radiu w 60 minutach używałem, używałem rozmaitych kostiumów, robotów, dziwnych zwierząt itd. To nie służyło, jakby to powiedzieć, i rozrywce. To był kamuflaż. To była metoda, żeby w najgłębszym nawet komunizmie mówić o tych najważniejszych sprawach. O, o wolności, o prawdzie, o dobrze, po prostu. A, że oczywiście nie można było tego opowiadać wprost. No, czy można było, niektórzy uczciwi autorzy, powiedzmy jak Marek Nowakowski, wybierali mały realizm. I na szczeblu małego realizmu można było opisać prawdziwie dramat. No nie do końca, ale można było. Natomiast jeżeli się ma, no powiedzmy, umysł bardziej syntetyczny, a nie, niż analityczny, no to już trzeba było znaleźć kostium. I już w pierwszym okresie mojej działalności, czyli w radio, trzecim programie polskiego radia, lata, lata zaczęło się w 60., w 70., odkryłem, że bajka, fantastyka to jest właśnie ten kostium, pod którym można przemycać rozmaite treści, yy, yy, uczyć się i bawić się jednocześnie razem z moimi, z moimi słuchaczami. W yy, tym, że to wszystko oczywiście się zmieniało, bo yy, kiedy nadeszła wolność, to przez, przez pewien yy, krótki moment poczułem się trochę jak ryba wyrzucona na brzeg, ponieważ nagle zostałem jak Chimilizbach z angielskim. Z, w, 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 z kanału, ponieważ, yy, Zrozumiałem, że coś, co doskonaliłem całe życie, to jest jak umiejętność powożenia rozbrykanym koniem w kraju, w tym zniesiono dorożki. Nagle opadła nas wolność. Nie wiedzieliśmy, że ta wolność ma swoje dodatkowe dna i dodatkowe absmaczki, ale że mówienie językiem ezopowym już nie jest nikomu potrzebne. Co więcej, społeczeństwo bardzo szybko oduczyło się umiejętności i dlatego dzisiaj mamy taki kabaret, jaki mamy, jeżeli mamy. Prawda? W związku z tym, że nagle to, to, co było moją siłą, czyli stwarzanie światów, stwarzanie pewnych wyobrażeń itd., itd. No jest właściwie niepotrzebne. Być może jest stratą czasu, być może czasem jest ozdobnikiem estetycznym, ale już nie jest istotą. Więc musiałem się w jakiś sposób trochę przebranżowić i szukać nowych sposobów, bo... Sposobów trzeba było szukać, ponieważ mówię, nie jestem realistą, e, nie jestem e, no, naturalistą, tylko muszę znaleźć pretekst, sposób opowiadania rzeczy atrakcyjnie. Ponieważ, drodzy państwo, jedynej rzeczy, której nienawidzę w pełnym sercem, e, poza szpinakiem, to jest nuda. To jest nuda. Po prostu, jeżeli autor zaczyna ziewać, to sobie może wyobrazić czytelników, którzy, którzy nie tylko ziewają, ale już usnęli. W związku z tym pilnować. To samo, że rząd dotyczy wystąpień publicznych, często podziwiam powiedzmy, sobie, czy profesorów, czy wykładowców, którzy mówi, zupełnie nie zwracając uwagi na audytorium. Przepraszam, jak zobaczę, że państwo, któryś z Państwa zasypia, to ja sobie uciekam stąd bo znaczy, że straciliśmy kontakt, że przestałem mówić, yy, przestałem mówić cokolwiek, co państwa, państwa w stanie jest yy, zainteresować. No i zacząłem szukać innych sposobów. Takim sposobem stało się, stały się historie alternatywne, czyli, czyli zadawanie sobie pytania, które zawsze mnie nurtowało, co by było, gdyby. Zarówno w wymiarze, na przykład osobistym, i tak powstał cały szereg sz zabaw z moim własnym życiorysem, czy też życiorysem osobnika zbliżonego, zbliżonego do mnie, e, oraz zabaw, co by było, gdyby już w szerszym wymiarze, w wymiarze historycznym. I zanim dojdziemy do siostrzyczek, właśnie o tym, o tym chciałem powiedzieć. Pierwszą taką e, książką z tego cyklu e, była książka e, Alterland, e, która się opierała na tym, czy e, jak potoczyłaby się nasza historia, gdyby pułkownik Stauffenberg wysadził Adolfa, w e, Wystarczyło jedno. I tu, jedna i tu rzecz. poproszę, żeby nasz gość sobie usiadł. Ja też usiądę. Proszę no, bardzo. Ja aha, no nie, ja bym mógł stać, ale jak dyrektor siada, to ja też. Dobrze, ja centralnie. Nie, no bo zawsze, jeżeli, się, jeżeli mamy siedzieć, to lepiej nie razem. Dlatego, że to tych siostrzyczyk, to my jeszcze dochodzimy. Tak. <grym> Dobrze, e, więc za zacząłem mówić o Alterlandzie. E, proszę Państwa, więc e, naprawdę niewiele brakowało. Przecież wystarczyłoby... Gdyby nie było remontu bunkra, w tym normalnie odbywały się, odbywały się narady Hitlera, a tam i ta narada odbywała się w bunkrze, a nie w baraku organizacji TOTA, lekkim, przewiewnym, drewnianym, i jak nastąpił wybuch, to to poleciało na boki, jeszcze Hitlera dodatkowo zasłoniła noga od stołu, to w tym bunkrze nie, nie miał prawa przeżyć nikt. I myśmy mieli jeden problem z głowy. No i oczywiście na, moja, moja, moja wyobraźnia, jak zwykle w tego rodzaju y, książkach, zgenerowana przez ten jeden fakt, no, pozwalała opisać, jakby było dalej. Oczywiście to było bardziej skomplikowane, bo jak gdyby y, punktem wyjścia do tej książki jest wizyta jakiegoś facecika z Ameryki w roku 2000, bo to tak pisałem, w 2000, w Warszawie, która jest rumowiskiem po kolejnym nieudanym powstaniu przeciwko Rosji. Morze Ruin, z którego wystrzela olśniewająco biały, świeżo odnowiony pałac kultury. Tenże, tenże Amerykanin Kłazja Polskiego przybył, żeby dostać się do przewodów, przewodów telefonicznych na w pobliżu poczty głównej, podpiąć do nich modem i porozmawiać z ojcem, który wie, który wie gdzie znajdował się na pięć dni przed owym krytycznym 20 lipca 1904 roku. I to jest znowuż jedyny element science fiction. Z wszystkim reszta potem jest, yy, yy, można powiedzieć, prawie, prawie realizmem. Generalnie ta rozmowa telefoniczna pozwoli, czy też wyda się, że, sp, że yy, zmieni historię. Ponieważ ta książka jest nie do dostania, mogę powiedzieć e, jeszcze puętę, bo normalnie nie opadam płęty książką, ponieważ ta rzecz się nie udaje. Ta rzecz się nie udaje, ponieważ cały pomysł jest taki, e, żeby wytargować od e, Churchilla samolot, który dokona nalotu na e, Gierłoż, na Wilczyszaniec, co spowoduje, że naradę przełożą nawet do, do zapasowego bunkra. No i tam y, pokaże kształtę na co go stać. Tylko nie jest uwzględniony jeden 20 ludzkości. No przepraszam, ja zatykam uszy, bo jeszcze nie dojechałem do końca, także proszę nie mówić zakończenia. Zakończenie powiem, to powiem pół zakończenia, ale muszę, bo za daleko pojechałem. Zresztą przy okazji to jest klucz do, do innych moich książek. Y, okazuje się, że w takim punkcie wczesnego ostrzegania są. Y, Antyfaszyści, byli tacy, y, którzy cieszą się, że leci samolot, a może to szpica samolotów, na y, siedzibę Hitlera, i nie przekazują komunikatu. I cała y, operacja idzie w diabły. Nie całkiem. Ponieważ w trakcie, kiedy mój bohater usiłuje się wydostać z generalnej guberni, przez parę dni jest w Krakowie. I tam jest świadkiem, jak ciężarówka. Y, Potrąca młodzieńca w robotniczym ubraniu, który śpieszy do zakładów w Solej. I ratuje tego młodzieńca, i odwozi go i odwozi do szpitala. I tu się zmienia historia, bo uratował Karola Wojtyłę. I dlatego nie będzie zniszczonej Warszawy. Dziękuję bardzo. To no jest, ale ja się sam wzruszyłem, ale muszę powiedzieć, że takich rzeczy bardzo przeżywam. Więc to była pierwsza książka, i potem, potem to e, wygenerowało mnóstwo podobnych historii, gdzie wdzierałem się w jakiś charakterystyczny punkt, e, punkt czy to bita warszawska, którą można powiedzieć przeżyłem e, prenatalnie, ponieważ mój ojciec, ojciec, e, dziadek, brat, dziadka byli bezpośrednimi uczestnikami e, tego, e, tego wydarzenia. Tyle, że kwit warszawską opisuje... Przez fryzmat klęski opowiadam o tym, jak by wyglądała Polska i świat, gdyby jednak, gdybyśmy przegrali. I tak dalej, i tak dalej. Wygrywam drugą wojnę światową przez naszą superagentkę o pseudonimie Walnrod. Piękna kobieta. No Notabene pisałem tę książkę nie, nie, znając historii Krystyny Skarbek. Można powiedzieć, wymyśliłem. Wymyśliłem oczywiście, Krystyna Skarbek nie y, zlikwidowała Ewy Braun i nie wślizgnęła się do różka Hitlera. No, moja mia, miała troszeczkę, troszeczkę y, większe możliwości. Y, to i to była część. Kolejna rzecz, która się pojawiła i coraz bardziej intensywnie pojawiała się w moich książkach, zacząłem sprzedawać swoje doświadczenia życiowe. I na przykład książka Dr. Styx” jest. Opowieścią o młodego, życiu, młodego, młodego dziennikarza, młodego pisarza, który podejmuje w latach 70. pracę, pracę w programie Trzeci Polskiego Radia. Czyli sprzedaje ludzi, sprzedaje znajomości, i a propos sprzedawania ludzi, doszedłem do siostrzyczek. Ale jeszcze, zanim do siostrzyczek, patrzyłem się na dyrektora, i zdradzamy. Tajemnica, która być może niedługo będzie tajemnicą poliszynela, dyrektor namawia mnie, żebym jeszcze napisał jedną historię alternatywną. I podsunął mi postać, którą uważałem za niezgłę i najgorszego króla Polski, czyli Leszczyńskiego. Dał mi literaturę do czytania, przeczytałem, zachłysnąłem się i mam nadzieję, Opowiedzieć historię, w której tenże, tenże yy, Leszczyński nie tylko okazuje się najlepszym królem w historii Polski, ale zmienia historię świata i wspólnie z hetmanem Mazepą realizuje coś, co być może zdarzy się 30, 300 lat później, czyli Polskę, która wspólnie z Ukrainą i Litwą stworzy na zawsze zap zaporę do Europy przed Azją. A wraca teraz do siostrzyczek. Siostrzyczki to właśnie połączenie e, doświadczenia życiowego e, z pewnym e, zakochaniem w ostrych e, fabułach sensacyjnych. Zaczyna się banalnie. Dwie dziewczyny, e, e, pielęgniarki, podejmują pracę w szpitalu, a właściwie, a, jakbyśmy nazwali dom cichej starości, połączony z hospicjum w Niemczech. Jak do mnie, to mnie nie ma. I proszę Państwa, dziewczyny pochodzą z Leszna. Życie miały niełatwe. Co jest ciekawe, chociaż są bliźniaczkami, różnią się całkowicie, ponieważ niegodziwy dyrektor posiadł w godzinach pracy ich, ich matkę, a matka wstrząsnięta tym, tym faktem w akcie ekspiacji w ciągu następnej pół godziny uległa własnemu mężowi. W efekcie rodzą się dwie dziewczynki całkowicie od siebie różne. Jedna filigranowa, blondyneczka, rezolutna, no, można powiedzieć również bezczelna, aczkolwiek świetnie to ukrywa, oraz druga bardziej grubo-koścista, postawniejsza, sportowo, usportowiona, a jednocześnie bezgranicznie empatyczna. Wspaniała, cudowna pielęgniarka, która, która poświęci każdemu żyjątku z tego swojego oddziału tyle czasu, ile będzie potrzeba. Ta blondyneczka Alina myśli o jednym. Po pierwsze, jak przy, przypodobając się swoim pacjentom, bra, brać pełnymi garściami od nich prezenty. E, może się udak na przykład z którymś na starość ochajknąć albo przynajmniej wymusić, wymusić legat w testamencie. Podczas kiedy oczywiście coś takiego jest, nie, nie istnieje w perspektywie Beaty, bo tak się e, nazywa druga dziewczyna. No i trzeba ja trafić że kiedy akurat z pewnym kandydatem na narzeczonego blondyneczka wyjeżdża na Wyspy Kanaryjskie, w zakładzie pojawia się starszy człowiek, praktycznie prawie już nie żyje. W stanie terminalnym, bez kontaktu, ostry udar. Gdyby nie fakt, że jest multimilionerem. I gdyby nie fakt, że był prezesem fundacji, która między innymi stworzyła ten dom, to, to pewnie, pewnie by gdzieś umarł na korytarzu. Natomiast tutaj otoczony jest e, wszechstronną opieką. I e, oczywiście trafia, trafia e, w ręce Be Beaty, która się zajmuje z nim no, z całym oddaniem, z całym poświęceniem, bo choć zdaję sobie sprawę, człowiek roślina, ale człowiek. I proszę sobie wyobrazić, że zaczyna się już robić nie tyle fantastykę, bo to takie rzeczy się zdarzają, że ten człowiek nie jest taką rośliną do końca. Mianowicie yy, nawiązuje kontakt z tą pielęgniarką. Na początku to są ruchy kącikami ust. Później, kiedy przynosi takie klocuszki yy, czy literki, zaczyna się układanie wyrazów. I nagle się okazuje, jednocześnie postępuje rehabilitacja, ćwiczenie piłeczką, różne, takie, różne takie, e, takie rzeczy, które, co jest jeszcze istotne, wymusił, żeby nikt o tym nie wiedział. Dla reszty e, szpitala on ma być trupem, bo się okazuje, że on nie tylko doznał rzeczywiście tego urazu, ale się ukrywa. Ale, ale po prostu pewni ludzie e, nie mogą się dowiedzieć, że on, że istnieje z nim kontakt. Jego powierniczką staje się właśnie Beata. Facet ma pewien określony program, który chciałby zanim umrze zrealizować. Bardzo ważny, zresztą w końcu dotyczą tego, tego e, gigantyczne pieniądze, wręcz niewyobrażalne, zro, e, wymierzenie sprawiedliwości pewnym ludziom na dobre i na złe. No i w związku z tym podejmuje on oraz ta dziewczyna na swoje ryzyko. Nieprawdopodobną batalię, która się okazuje no po prostu gigantycznymi zmaganiami, z wrogimi siłami, które zagrażają ze wszystkich stron. I w tym momencie ta kamery, kamer, kameralna akcyjka, która się zaczyna od tego, od tego położonego, w wymyślonym niemieckim miasteczku zakładu, ogarnia dużą część Europy, a nawet robi pewne wypustki na resztę świata. I to jest jakby chyba, chyba tyle mogę powiedzieć o siostrzyczkach, bo potem, potem bym musiał się zachować jak ten e, obrzydliwy e, kolega czytelnika, który mówi, słuchaj, świetna książka, świetna książka, bierz, czytaj. Ale pamiętaj, zabił Kelnera. Ja się bardzo cieszę, bo już się wystraszyłem, że będziemy musieli wydać drugi tom, ponieważ pierwszy prawie dojechaliśmy, ale to nie, 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 to, nie, to, to nie jest... Dojechaliśmy tak 20 stron. Nie, to, nie, ja to, to była... Pierwsza część, dopiero pierwszy, pierwszy wątek, i rzeczywiście, no, książka wciąga tak, że po prostu jak się do niej usiądzie, to już trudno, trudno się oderwać. Jeszcze jedna taka refleksja, no, to jest wspaniała fucha prowadzić spotkanie z panem Marcinem. Człowiek siedzi, nic nie robi, nie musi mówić, jest pięknie po prostu, dlatego że nasz gość ma tak olbrzymią wiedzę i tyle doświadczeń, że przeskoczymy pewnie jeszcze nie jeden temat. Ale teraz chciałbym powiedzieć trochę o yy, telewizji, o programach. Też, ale jeszcze chciałbym powiedzieć anegdotę. Proszę bardzo. Która przy okazji jest oczywiście komplementem, komplementem dla kochanego dyrektora. Mianowicie, yy, bardzo podłym uczniem w szkole i nawet okładając rok, byłem nieprzyzwoicie dobrym studentem. Przez większość studiów miałem 5-0. Yy, to się splamiło dwoma, czwórkami z plusem, ale to, yy, to jest inna historia. Między innymi zdawałem egzamin u faceta, który później, później był moim, moim promotorem, kiedy uciekałem ze średniowiecza, bo już miałem zbyt dużo, zbyt dużo zajęć w, właśnie w radiu i telewizji, żeby, żeby ciągnąć pogranicze francusko burgunskie udając zresztą, że znam język starofrancuski. No więc, więc I tenże profesor, profesor Gerber, zresztą później dowiedziałem się, szwagier Bermana, i dyrektor, I dyrektor buzołów archiwów państwowych w czasach stalinowskich, ale jednocześnie gigantyczny, gigantyczny erodyta, był przy, przy tym wszystkim gigantycznym leniem. W związku z tym nie chciało mu się w ogóle przychodzić na uniwersytet i egzaminy odbywał u siebie w mieszkaniu przy alejach, przy ulicach, tak, alejach Jerozolimskich. I siada, siada, siadało tych chyba ośmiu, ośmiu delikwentów, i on zadawał pytanie. Jak ktoś nie wiedział, pytanie przechodziło. Ja, nie znając reguły, chyba było nawet dziewięciu. Ja usiadłem w środku. No więc pierwszy nie wiedział, drugi coś wiedział, trzeci odrobinę wiedział, no czwarty wiedział wszystko, nie odpowiedziałem. No to następne pytanie schodziło od drugiej, od, od drugiej strony. Znowuż kończyło się na trzecim. Ja rosło mi przerażenie, e, ponieważ do końca egzaminu nie odpowiedziałem na żadne pytanie. E, Indeksy. Skrzydłowi dostali Lufy. Tro, niektórzy trochę lepiej i mnie wpisał piątkę. Ja w tym momencie powiedziałem. Panie, panie profesorze, za co? On powiedział? Bo w odróżnieniu od tych baranów pan przynajmniej inteligentny wyglądał. I to jest właśnie. <sum> <sum> anegdota <o> pana dyrektorze. <sum> I jeszcze chciałem przy okazji tych siostrzyczek powiedzieć profesorze, że się kroi kroi kolejna książka na którą mnie właśnie... A ty że już powiedziałem o tym Leszczyńskim? Trochę, bo, trochę powiedziałem, więc, więc mam nadzieję, że, że e, napiszę alternatywne dzieje e, Leszczyńskiego. Mam jeszcze parę zagwozdek, ale dyrektor obiecał, że mi znajdzie konsultanta, który dwie niejasności czy trzy wyjaśni, ponieważ z Leszczyńskim jest inaczej ze, niż ze Stauffenbergiem. Stauffenberg mi się udało lub nie udało i jest inna historia. Podobnie jest zupełnie inna historia, gdybyśmy nie poszli przeciw Hitlerowi w 1939, ale z Hitlerem. Też jest sytuacja dość obrzydliwa, ale, ale jasna, C czy wygrywamy lub przegrywamy Wyspie Warszawską, to, żeby mógł Leszczyński odegrać rolę, dla której Według mnie był predyscynowany, musi się zdarzyć co, najmniej, zda, musi zdarzyć co najmniej trzy rzeczy. I to jest właśnie trudne, ponieważ ja aż tak dobrze epoki nie znam, ale sądzę, że z Bożą i konsultancką pomocą to pokonamy. Koniec mojego gadania. Dyrektor zadaje pytania. Nie, no ja tylko dodam, że profesor Forycki już zgodził się, że będzie konsultantem pana Marcina. A druga rzecz, zakochacie się państwo i nie tylko wy, myślę, cała Polska zakocha się. W Leszczyńskim, a także w historii i pośrednio w Lesznie. Więc myślę, że to będzie znakomita promocja naszego regionu, naszego miasta i myślę, że będzie to początek takiej nowej drogi Stanisława Leszczyńskiego na piedestał. Ponieważ już rozmawialiśmy dzisiaj z Panem Marcinem, mówiliśmy o tym, jak w lotaryngi szanowany i traktowany jest Stanisław Leszczyński, uosabia wszelkie pozytywne cechy, jest po prostu bohaterem tamtego regionu, i czas, żeby wreszcie też przywrócić pokazać go... możemy Poza tym pokazać go jako, jako, jako myśliciela. Ja znam oczywiście głos wolny, wolność ubezpieczający jeszcze nawet ze szkoły, ale to był tylko tytuł. Natomiast teraz sobie czytuję, ale w odcinkach, bo tego się nie da przeczytać w całości, czytuję jego myśli i jest to Erudyta, lepszy i wybitniejszy niż wszyscy encyklopedyści francuscy razem, poza tym jeszcze rozsądny i moralny, czego, nie, czego o tej -O czy Rusonie, damy się sposób mówić, bo Państwo nie wiem czy się orientujecie. Wielki dyktator idei wychowania, książka Emil. Swoje sześcioro dzieci wysłał do przy, przytułku. <laughs> Więc tak to mniej więcej, tak to mniej więcej chodziło u filo filozofów to, co było z Wolterem, który był głównym doradcą e, fryca wielkiego. W rozmiarach Polski, to też, też więcej wiemy, ale z, tych, z, z tej książki, którą już czytałem o Leszczycki, dowiedziałem się, że to Leszczyński wymyślił ducha praw i stworzył po, 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 ideę e, trójpodziału władzy, którą skrzętnie e, przyswoił Monteskie. Więc po, powinniśmy o tym wiedzieć przy, przy okazji, oczywiście, e, e, dracznej i wesołej fabuły. Dlatego cieszę się, że takie pióro zajmie się Stanisławem Leszczyńskim, bo y, wielu mieliśmy w Rzeczpospolitej, ale takiego pióra dawno nie mieliśmy, więc... Przepraszam nie bardzo, nie mam się zapaść pod czy zarumienić? Ja ani jednego, ani drugiego nie umiem. Nie, no komplement za komplement. Ja się bardzo cieszę, że w tym nastroju możemy kontynuować. I co, wracamy do telewizji? Możemy, no, ale ja właśnie się wyrwałem na tydzień od tego, no ale proszę bardzo, pan każe, sługa musi. Nie, no ja po prostu chciałbym przypomnieć ten znakomity program Polskie Zoo, ponieważ yy, brakuje go trochę i te kolejne próby już, już nie są tak udane nie, jak na ka początku. Ka każda epoka ma swoje własne cele i zawsze żeśmy żartowali, kiedy. Jak ma... mówiono, naszą w ratach komunizmu, naszą celą jest ojczyzna. Tak, właśnie, właśnie że każda epoka ma swoje własne cele. Kto z tego jest autorem? Beria. Ale nie, ale wracamy, więc mówiąc, każda pach ma swoje cele. To jest niemożliwe z dwóch powodów. Ja uważam, że kabaret jest zajęciem dla ludzi młodych zajęciem dla ludzi, którzy rozśmieszają swoje pokolenie Genety energetycznych, żywych. Ja sobie przypominam nastrój mojego. mojego Macierzy z tego kabaretu, kabaretu Stodoła i tych, i tych wspaniałych kolegów, którzy przychodzili. Na, no byli tacy, którzy byli na naszym programie 100 razy, bo sprawdziliśmy taką w którymś momencie taką kartotekę, ile razy oni przychodzili, więc program O jak mi dobrze w pomarańczowym jest właśnie był chyba 102 razy zagrany, i niektórzy zbliżyli się, zbliżyli się do tego, tego rekordu. Ale ci ludzie, Gdzieś potem wyjechali na wielkie budowy socjalizmu, bo był to klub y, polityki, y, polityki warszawskiej. I skapsanieli. I jak wrócili, to to już nie była nasza publiczność. Ale nawet gdyby nie wyjechali, to obserwuję, ludzie się starzeją. I co więcej, gdy przy, y, występuję czasami z Jankiem Pietrzakiem, to ja widzę, że przychodzą ludzie naszej generacji. Czyli my bawimy tych z którymi rośliśmy, albo niewiele, albo niewiele młodszych. I to, jest, I to jest w związku z tym, ponieważ to jest, właśnie mówię, zabawa pokoleniowa. Druga sprawa. Mnie się wydaje, że poeci albo muszą umrzeć przed trzydziestką, albo zostać prozaikami. To się też sprawdziło. Wyobraźcie sobie poetę, który, który żyje 90 lat. Od, odleciał od, nawet jeżeli był zdolny, odleciał od sposobu wyczuwania epoki. To są wyjątki, Norwid. Norwid jest rzeczywiście tym wyjątkiem, że, że on się on się nie zestarzał, ale może dlatego, że nikt go nie czytał, więc to jest, to jest, to jest, to jest wyjątek, wyjątek od reguły. Więc trzeba zostać prozaikiem, a... Po czasach, kiedy jest się prozaikiem, trzeba zostać pamiętnikarzem. Ja być może się zbliżam do tej, do tej y, trzeciej granicy, ale ciągle, y, ciągle jeszcze y, czuję wolę Bożą i próbuję się mierzyć z tym. A więc w związku z tym, y, to jest jeden powód. Y, drugi powód to jest, że nie mam z kim. Większość ludzi, z którymi robiłem y, te rzeczy, nie żyje. Nie żyje Andrzej Zaorski, który był w dużym stopniu takim pierwszym recenzentem. Był jednym z dwóch reżyserów Polskiego ZOO. Pierwszym krytykiem, właściwie jedynym człowiekiem, który to czytał, bo przecież żadna, żadna redakcja nie miała w prawa wstępu. To było tajemnicą mojego, mojego warsztatu. Ja to czyta, pisałem, czytał Andrzej Zaorski. Przy czym miał piękną metodę, ponieważ mówi, słuchaj, teraz wybacz, zni z, zniżam się do poziomu najgłupszego widza. I czytam to z perspektywy idioty, ale ponieważ to jest większość naszego naszego elektoratu, wytłumacz mi to. No ja mówię do to, a to popraw. A to niech to będzie jednoznaczne. Więc, więc to, była, to była rola Andrzeja. Andrzej nie, Andrzej od e, w zeszłym roku zmarł. Jeszcze wcześniej zmarł parodysta, który z jednej strony e, parodiował setki postaci tego zo, a z drugiej strony nauczył zaroskiego Kruszaka sztuki parodii. Bo zrobić parodię parodii to już nie jest trudne. Przyspiesajmy. Jak mówił Mazowiecki, prawda? Po y, kryszaku robiącym oknie to, 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 to już nie jest takie trudne. Więc to były dwa filary. Tych ludzi już nie ma. Dalsza sprawa y, to jest to, że nie ma klimatu. Polska lat 90. kiedy powstawało Polskie zo, to, to był kraj ludzi pokłóconych choćby o to czy Wałęsa, czy Mazowiecki, ale jednak, którzy, się, którzy gdzieś w klubie Hawełka, w przysejmie mogli się popić wspólnie. I nawet jeżeli się różnili na sali, to jeszcze tam na wymiarze ludzkim mogli z sobą porozmawiać. Zresztą powiem szczerze, ja tam, wpada, ja tam wpadałem też czasami i prowadziłem rozmowy z bardzo e, różnymi ludźmi, bo e, zdarzało mi się rozmawiać właśnie o Sztafembergu z, z Stefanem Misołowskim. Bo Boże, że ja przypuszczał, e, co nic z niego wylezie na starość, to bym nie rozmawiał. A z drugiej strony również na gruncie nowosądeczy, z którą mam pewne z, e, związki, rozmawiałem się z Józefem Oleksym. Olinem, agentem, ale bardzo jowialnym, pełnym pełnym, pełnym ee, jakiegoś, jakiegoś szacunku, który był panie Marcinie prawda e, jak się pan napije to na tej kanapce u mnie w gabinecie może się pan przespać to, to tej Kuroń to sypiał tygodniami ja pani panie warszawku, jednak różni mnie trochę z Kuroniem i jeżeli pan pozwoli, to wrócę, wrócę o własnych siłach do domu. Więc to były inne czasy. To, kiedy zrobiliśmy sądę, co politycy myślą o polskim zoo, a było to z okazji setnego odcinka, to z wyjątkiem jednego wszyscy się wypowiedzieli. Teraz jest zagadka, kto był ten jeden, który to olał i odrzucił propozycję z obrzydzeniem. Pierwszy, który się zgłosił. Mój kolega ze studiów, Adam Michnik. Adam Michnik, który wcześniej niż ja to podejrzewałem, zdefiniował mnie jako swojego głównego wroga. Nie wiem dlaczego, no, ale tak było. A tak wszyscy. I Macierewicz, i bracia Kaczyński. I co więcej, co więcej po, tym, po tych sondażach zaprosiliśmy ich do studia i oni przyszli od Mazowieckiego, Suchockiej, Kuronia yy, yy, i Miller. No w sensie, proszę Państwa, rozbrajające było, jak Miller tulił czerwonego łapająka, a Oleksy się bawił dino, dinozaurem. I oni wszyscy przyszli. Wyobrażacie sobie Państwo dzisiaj, że ja bym do studia zaprosił, zaprosił panią Spurek albo, a, albo panią Jachirę. Yy, więc, 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 więc proszę Państwa, więc yy, to jest właśnie powód, dlaczego nie można. I powód jeszcze trzeci, czy czwarty, taki, że kto by mi to nagrał. Przecież znakomici koledzy, ci co jeszcze żyją, bo niektórzy tak jak powiedzmy Krzysztof Krzysio Kowalewski, Janek Kobuszewski, którzy są mało grani, ale, 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 ale pojawiali się w tych moich programach, nie żyją. Inni są, delikatnie mówiąc, po drugiej stronie. Albo bardzo, co gorsza, bardzo po drugiej stronie. Bo jak się jeszcze jest po drugiej stronie, no to może. I teraz co? Wyobrażacie sobie państwo, że oni wystąpią w programie satyrycznym, za który ktoś mógłby ich skrytykować? Czyli dyrektorze, wymieniłem sobie co najmniej cztery powody, że nawet gdybym miał e, talenty cudotwórcze, e, klimuszki z ojcem Pio wspólnie, to jest nie do zrobienia. Ale ponieważ mam swój wiek, ponieważ mam swoje tego. Mam nadzieję, że po pierwsze będę dalej robił co e, robię, a być może, co, o czym dzisiaj rozmawialiśmy bogato, kiedyś wreszcie filmowcy wpadną, wpadną na pomysł, że, że da się na mnie zarobić. Świetnie, ale ma pan jeszcze jeden wkład do, do historii i do nauki, ponieważ to dzięki panu Niesiełowski odkrył, że fasolka po bretańsku jest afrodyzjantem. <grytanie> ja nie znałem. Ja znałem ja Wtedy, kiedy go poznałem, to uważałem go za chrześcijańskiego fundamentalistę i uważałem, że to, co pisała w swoich pamiętnikach Anastazja P, jest kłamstwem. No, dziś już nie mam takiej niezachwianej pewności. Tym bardziej, że poznałem. poznałem Parterkę Stefana Niesiełowskiego z czasu Grupy Ruch. Uważam zresztą Niesiełowskiego za jednego no, z odważnych ludzi, którzy walczyli o Polskę wtedy, kiedy nam się o tym nie śniło. No, panią Elżbietę Królikowską Ewis, która została delikatnie mówiąc wypuszczona przez niego. Załamał się w śledztwie bardzo szybko. Ona nie. No i Była chyba jedyną opozycjonistką, która trochę przegarowała. W tym wczesnym, bardzo wczesnym PRL-u, kiedy jeszcze nie wiadomo było, że będzie, że będzie istniała jakaś opozycja, nawet koncesjowana. Jest dzisiaj doskonałą dziennikarką, publicystką, komentatorką, no i przede wszystkim zna wspaniale wyspy i. No tak, Europę spędziła całe, całe lata na swoje, w Wielkiej Brytanii na emigracjach. Jest moją oczywiście w swoim dziennikarzy przyjaciółką. Ale, więc, ale dalej, proszę. Nie proszę, no, czas, proszę drążyć. Czas leci, dlatego teraz będziemy mówić 60 minut na godzinę. To, 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 to widzi pan, to myśmy takąś, to, 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 taką windę czasu. No ona trochę szybciej jeździ niż ta winda u pana w bibliotece, ale, ale, ale y, 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 jak to się mówi nieelegancko, cofamy się w tył. 60 minut na godzinę. No, 60 minut na godzinę to już tak dawno, że prawie nie pamiętam. Było oczywiście moim, moją wielką miłością, moim zderzeniem, zderzeniem, pierwszą wielką życiową szansą, bo przecież przyszedłem do, do radia jako, jako autor no, kilkudziesięciu wierszyków. Debiutowałem w kabarecie pod Egidą dzięki Jankowi Pietrzakowi, który odegrał gigantyczną rolę w tym, że wybrałem błazeństwo zamiast historii. I pewnego dnia, za przykładem moich starszych kolegów Jona Szakowty i Adama Kreszmara, złożyłem w trzecim programie dwa projekty audycji. Ku mojemu zdumieniu, nie tylko, że tak projekty przyjęto, to jeszcze spotkał się ze mną ówczesny, świetny zresztą, szef programu Jan Mietkowski. No i zadał mi pytanie, co ja robię. Ja powiedziałem, właśnie zdałem na trzeci rok studiów na historii. A jakim pan jest studentem? No, no nieprzyzwoicie dobrym. A on mówi, no, a, a puszczą, puszczą pana, gdybym panu to zaproponował posadę? No ja mówię, no, musiałbym się skonsultować. No i poszedłem do, do ówczesnego docenta Henryka Samsonowicza. No i Samsonowicz, który, który mnie znał już z takich objazdów naukowych, znał moją, moją twórczość, nawet wpadł do kabaretu do mnie. Powiedział, no wiesz co, byłby świetnym historykiem, ale temperament ciągnie się w inną stronę. No i on, on, on tylko załatw co ze swoim profesorem, znakomitym twórcą Szkoły Polskiej Biedniwistyki, profesorem Małowistem. Bałem się kurczę bardziej niż na przesłuchaniu w PASU Mostowskich, no ale jakoś, ale musiałem to przejść I jakoś się udało, i, i poszedłem na, ten, do innego, na seminarium Nowożytnej. Tam zrobiłem, tam zrobiłem magisterkę z dość kontrowersyjnego tematu. Październik 56 roku w Polsce, i jednocześnie podjąłem, podjąłem pracę jesienią 69 roku w programie trzecim polskiego radia. Przez, oczywiście, przeszedłem wszystkie szczeble. Na początku e, kupowałem nagrody. E, e, Jaki to było radio wtedy? Jak, jak trójkę... Rodzinne. Po pierwsze było radiem rodzinnym. To znaczy, że się wszyscy znali. Wszyscy na jednych, na dwóch korytarzach. E, e, poza tym ogromna ilość talentów. Wtedy jeszcze, to się zmieniło już po, po paru latach, e, obowiązywał klucz Niepersonalny, tylko talentowy. Ci młodzi ludzie, znajdywani byli w kabaretach, znajdywani byli w klubach jazzowych. Tam się właśnie pojawili tacy ludzie jak Ptaszyn Rubleski, Jan Borkowski, Kaczkowski, itd. itd. Czyli ludzie, którzy się przychodzili z własnymi płytami w kabaretach, chociażby Adam Kreczmar czy Jacek Janczarski, szefową pierwszą redakcji. Satyrii poezji dziwny nawet mix, była, e, była e, mariańska, e, rewelacyjna, wspaniała poetka dwa razy Bożą lepsza od, od Szyborskiej. E, tak zapomniałem na imię, no, ale trudno, to się zdarza. E, Alzheimer nie boli. E, więc mnóstwo indywidualności. Poza tym radio stało współpracownikami. Byśmy mieli ograniczone limity, ja, ja przekraczałem i miałem na to zgodę, o, ograniczoną ilość własnych rzeczy. Trzeba było przynosić y, znakomitych ludzi z miasta. No powiedzmy sobie, y, nasze słowiska, y, pisał Irek Jereniński, Stachura, y, no, y, Głowacki. Więc to było radio otwarte, radio, które, które nie szczędziło na aktorów, zresztą płacąc im nędznie. Radio, które miało co, co, dzień, co tydzień powieść w wydaniu dźwiękowym, czy codziennie, co już nawet nie pamiętam, gdzie były te wspaniałe adaptacje trylogii gdzie były, no, był, był taczyk Zielone Oko, który w jakiś sposób mnie implantował wyczulenia na tą dziwność, fantastykę i tak dalej, i tak dalej, gdzie oczywiście bez honorowania praw autorskich, żeśmy kradli Le lezie, znaczy jako program, bo ja nie kradłbym, z wspaniałych autorów typu Ray Bradbury czy Roald Dahl z zachodu. No więc po prostu to było radio i to radio było, można powiedzieć, prawie wolne. To było prawie wolne radio w kompletnie zniewolonym e, świecie, gdzie mieliśmy wprawdzie status tego najwy 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 najwyselszego baraku w obozie, ale jednak w obozie. E, to się z wolna zaczęło zmieniać. W miarę jak reżim, e, który lekko zelżał e, na początku gierka, zaczął tężeć, kiedy, kiedy twardą politykę zaczął prowadzić Maciej jeszcze a jeszcze twardszą, Ro e, nie, Roman. Janusz Wilhelmi, który został, został szefem radia. No, to, no, wtedy już po raz pierwszy, pierwsze mocne zderzenie, kiedy zdjęto Wrocław, wrocławianom z e, kabaretu Elita e, pomysł e, audycji Andrzeja Waligórskiego Ciemne Tumany. To była parodia idącego wtedy serialu Czarne Chmury. E, ale oczywiście oni to kupili do siebie. Waligórski wziął wnioski i zaczął robić Rycerzy, czyli o trylogii. Ale szkolić ciemne tumany. Pamiętam, pamiętam grymas na twarzy Wilhelmiego. To był jedyny, chyba wiceprezes, kiedy się rozwalił samolotem w Bułgarii, to strzelały korki od szamanów. Po prostu Po prostu był kompletnie znienawidzony, co nie, co nie stanęło na przeszkodzie, żeby już nasza nowa szefowa natychmiast przyjęła jego syna do pracy. I, i, I wtedy właśnie zaczął się kształtować ten model, że ten model, który wcześniej występował w telewizji, kiedy po raz pierwszy zjawiłem się w telewizji, to. Idę korytarzem i widzę nazwiska, które znam skąd idą. Inne imiona, ale nazwiska. Żona, córka, żona, córka, syn, brat, tego żona, córka. O, nie znam, kochanka. <laughs> <laughs> więc, więc, więc to początkowo nie działało i dlatego, dlatego Trójka była programem ludzi zdolnych. Każdy z nich miał coś do powiedzenia. Co więcej, on był programem elitarnym. Myśmy powstali jako kanał w miejsce zlikwidowanych zagłuszeń wolnej Europy. Później je przewrócili, ale w Polsce zwolniło się mnóstwo tych e, e, możliwych, możliwych częstotliwości. Ale ten program był odbierany, można powiedzieć, elitarnie. Myśmy byli po Mszy Świętej, drudzy, drudzy e, jeżeli idzie o odbiór, ale to był milion ludzi. Wszystkiego. Ale milion tych właściwych, tych, którzy byli opiniotwórczy, ci, ci, którzy byli, nie wiem, solą, czy tam, nie wiem, narybkiem tego, bo wszystkich była to wspólnota nasza, czyli młoda. No i tak to było, i tak to wszystko trwało, aż do stanu wojennego, kiedy nas wszystkich wyrzucono, poddano weryfikacji. Niektórzy Wspaniali ludzie, jak zmarła dwa tygodnie temu Maryna Klaszewska, po prostu wręcz rzucili im w twarz, że nie przyjdzie się spowiadać. Ja poszedłem na tą weryfikację. Była to ciężka rozmowa, ale oczywiście oczywiście nie potępiłem swoich kolegów. Stwierdziłem twardo, że była alternatywa porozumienia i dialogu. A na propozy propozycję, że. A gdybyśmy pana zostawili w radiu, to co by pan robił? Ja mówię, no Jestem, jestem dyplomowanym historykiem, mogłem robić słuchowiska historyczne, ale takiej taki dawnej historii, bo na nowszej się nie znam. E, na przykład o Aztekach albo Inkach. Dziękujemy panu. Nie, to nie było aż tak elegancko, ponieważ facet, który, facet, który mnie najmocniej atakował, przedtem się latami do mnie, do mnie umizgał. I, I to ma oczywiście swoją błędę, kiedy już. Dost, kiedy już Zostałem dyrektorem w jedynce radiowej. Ten facet jako pierwszy na moje imieniny przyszedł z bukietem kwiatów i koniecznie chciał mnie pocałować. No, kwiaty przejąłem, ale, ale, ale pocałunku, pocałunku Judasza nie, nie strawiłem. No tak to było. To chyba... chyba a, 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 Czyli powtórka godzin. z rozrywki. Tak, powtórkę z rozrywki. Wymyśliłem jednorazowo na wakacje 1974 roku pół roku po powstaniu magazynu. No i to jeszcze może jedna ważna sprawa, żeby nie ściągać wszystkich, że tak powiem, zaszczytów na siebie. Wszystkie te moje sukcesy, poza książkami, które rodzą się w bólu, pocie i samotności, to były, to były sukcesy zespołu. Pierwszy mój zespół, którego nie, którego nie tworzyłem, to był zespół Jana Pietrzaka... Kabaret pod Egidą 68 rok. Miałem szczęście. wyjątkowy wyfart mogłem trafić w każde inne miejsce, trafiłem tam, gdzie byli najlepsi autorzy, Kofta, Kreczmar, Pietrzak i wspaniali aktorzy z Basią Kraktowną na czele. Już własne już własne pierwsze dokonanie, czyli kabaret studencki z Stodoła, wspaniali, wspaniali ee, aktorzy. Na rynku utrzymuje się, aczkolwiek może mi się za bardzo nie podoba, ale niesłychanie skuteczna Ela Jodłowska i, i klimakterium. I druga wykonawczyni Magda Umer, która w racji rodzinnych nigdy nie zaśpiewała żadnej mojej piosenki. Ale to, ale, ale na pewno była nazwiskiem. Wspaniały kompozytor, dziś poważny, bo jednak od satyry uciekł e, Krzysztof Knitel. Więc już wspaniały tim, którym żeśmy wygrali wszystkie, wszystkie możliwe festiwale. Potem, potem trójka gdzie udało mi się w czwartym roku, czy tam piątym swojej pracy stworzyć 60 minut na godzinę poprzez ściąganie różnymi sposobami najlepszych, czyli Jacek Federowicz, Andrzej Zaorski, Jan Kaczmarek, Andrzej Waligórski, młoda lekarka na rubieży Ewa Szumańska, Tadeusz Ross i mój osobisty, wyszukany w kamerecie studenckim Krzysztof Jaroszyński. I to był on, który notabene, jak powołałem w tym roku 74 trzymaliśmy się aż do 13 grudnia roku pamiętnego. Oczywiście do tego dochodziła plejada aktorów. Z częścią z tych ludzi, czyli z Kryszakiem, z Zaorskim, z kompozytorem, Korczem, znowuż to była ekipa nieprawdopodobnie, nieprawdopodobnie zdolna, stworzyliśmy polskie zo. Nawet z mówiąc, nikt nie wie, ale pierwszym projektantem polskiego zo Ilalek. Miał być dzisiaj, no, można powiedzieć, główny, główny rzeźbiarz reżimu, czyli Jurek Kalina, którego znałem, że zrobił mi w ksatrze w Łodzi szkołę, szko czarny kabaret i szkołę upiorów. Projektował, projektował wspaniałe zresztą lalki różnych potworów. Tyle, że Jurek Kalina się w którymś momencie poddał, i wtedy wymyśliliśmy Jacka Frankowskiego, który miał jako mm, specjalista od leśnictwa. Miał jakiś bliski kontakt ze zwierzętami i potrafił uchwycić te podobieństwo yy, zwierząt do ludzi. I to mu się rzeczywiście, bo pomysły wymyślałem, ja, ale on je realizował. Więc znowuż, znowuż kolejny, kolejny tym, który udało mi się stworzyć, to byli ludzie zdolni bardzo nawet zdolni. Yy, zawsze po, podaję jako przykład, że to był taki zespół, w którym w chórkach śpiewali Alicja Majewska, yy, yy, Wodecki i Zaucha. Jaki, jak, w jakimś kraju byłoby to możliwe. A bodajże Włodzimierz Korcz pisał muzykę, tak? Bo Włodzimierz Korcz napisał mi tam chyba kilkadziesiąt, kilkadziesiąt piosenek. Wreszcie, kolejne moje przedsięwzięcie, to również było, było kiedy dostałem takie, taką szansę od Kurskiego, zgromadzenie ludzi, których uznałem za, zdol, za zdolnych i być może państwo to podzielają, zrobienie zespołu polskiego, nie polskiego niepolskiego tylko w telewizji. Może on był bardziej skład, pro, bardziej pluralistyczny, kiedy zaczynaliśmy, bo zaryzykowałem i na jakiś czas to się udało, potem się przestało udawać. Wziąłem takiego człowieka jak, jak Krzysztof Skiba, ale w którymś momencie no, nam się rozjechało, no bo już żeśmy stwierdzili, Krzysztof, na wszystko ci pozwalamy, ale to, że biegasz po cmentarzu i robisz wykopki smoleńskie, to już jednak... To nawet nie chodzi o politykę, to już jest, to już jest estetyka. I tu się nam drogi rozeszły. Ziemkiewicz yy, uprzedzając pytanie, odszedł, odszedł sam w momencie, kiedy jego działalność. Yy, YouTuberska w sensie finansowym zrównoważyła to, co mógł uzyskać z Ale jest Krzysztof Fezet jeden chyba z najinteligentniejszych laureat, że... laureat Nagrody Złotej Ryby, podobnie jak Dorota Łosiewicz. Się to mu też klucz, który wyszukiwałem. To jest nagroda ufundowana czy poświęcona Maciejowi Rybińskiemu, fenomenalnemu Ta Przez jego żonę litoniście. i przez jego żonę, która już też nie żyje, i jego córkę, ale Rybińską, chyba najlepszą komentatorkę od spraw zachodnich. Która się urodziła i spędziła całe swoje wczesne życie w Niemczech, uczyła się polskiego. Kiedy rodzice wrócili do Polski na początku chyba lat tego, tego tysiąclecia, ona wróciła wraz z nimi, nauczyła się tego języka i w którymś momencie zaczęła zachwycać swoją przenikliwością widzenia zachodu. Ja ją wciągnąłem do Stowarzyszenia dziennikarzy, dziennikarzy Polskich, ponieważ. Nie miał nas kto bronić na tych konferencjach, gdzie nas rozszarpywano jako, jako, no, wy, 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 wyrzutki społeczeństwa. Dokada... Złamałem statut, wciągnąłem ją na członka naszego, naszego stowarzyszenia i wysłałem jako przewodniczącego delegacji do Niemiec. Rozniosła bandę. Zaczynała po płotkach, a dzisiaj naprawdę też należy do, do elity komentatorów. Elity, tak. no, i, geny i się nie zmarnował. Geny się nie, nie, no, nie, nie zmarnowało. powiedzieć, ma pan rękę do talentów. Tak, aczkolwiek, talentów do, tak, do aczkolwiek, aczkolwiek do wtedy jeszcze nie miała takiego przebicia. Bo, bo, bo mówmy się, my bierzemy nie tylko ze względu na walory intelektualne, ale również na umiejętność przekazu. Czyli ja kastigowałem, ileś tam ludzi jeszcze obejrzałem sobie w trakcie bo w, w, telewizja no to jest oczywiście zawartość merytoryczna, ale również yy, na ile to jakby, bierze publiczność. To musiałem, tym się musiałem, musiałem kierować. No, powiedzmy sobie strzałem w dziesiątkę, wymyślił to mój, mój e, wydawca e, Tomek Mazur, była e, Magdalena Ogórek. Ja bym tego nie zaryzykował. Ja znałem tylko jako nieudaną kandydatkę e, na prezydenta. Natomiast okazała się po pierwsze niesłychanie e, inteligentną dziewczyną, o ogromnej wiedzy e, w. w I z historii sztuki. Historii, 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 historii bo... i, 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 oczytano i tak dalej, dalej. Powiedzmy sobie, są różni tam u nas ludzie, ale ona należy do tych, która się nie musi przygotowywać. Ani ja, ani ona my się. My tylko znamy tematy. Wchodzimy na żywioł i, i improwizujemy. Niektórzy się troszkę przygotowują. Wy, jak posłowie, kompletnie nieprzygotowani ja bardzo no to, to Ale oni w innej konkurencji, jakby ci posłowie startowali w maratonie na przykład, czy, czy w tyle turnieju, to, to nie mielibyśmy za złe. Natomiast kiedy, kiedy ja na przykład mam nie wiem, zabrać głos merytoryczny, choćby w stowarzyszeniu, to wtedy się przygotowuję. Tylko, że oni to robią na poważnie, a my mamy kabaret. Nie byłbym sobą i w ogóle nie daje mi to spokoju. Jakby pan przytoczył tylko tą anegdotę z Markiem Iwackiem. A nie, a to, 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 to byłoby. Nie no, jest mnóstwo, wiecie Państwo, często właśnie pada w takich takich spotkaniach, przepraszam, pada w takich spotkaniach często takie niech Pan powie coś śmiesznego. Po, ty... jest po pierwsze, e, błazen przeważnie jest smutny, czego przykładem jest Stańczyk. E, błazen mówi rzeczy śmieszne, kiedy mu za to płacą. Albo przynajmniej go do tego zapraszają. E, Zawsze za, wszyscy się zastanawiali, zastanawiali, ależ tam musi u was być śmiesznie w garderobie, jak się skończy koncert. Jak się skończy koncert, to wszyscy myślą, jak dojechać do hotelu, po, po drodze kupić alkohol, ewentualnie jeszcze zadawać się o jakieś doczesne inne rozrywki. Kto by tam miał, miał czas na żart? Oczywiście czasem się one rodzą, ale, ale to stosunkowo, stosunkowo, stosunkowo rzadko, że są osoby, Leszek Niedzielski z kabaretolita, Andrzej Zaorski, które rzeczywiście mają te jajcarsowe krwi. Ale większość, zwłaszcza tych piszących, yy, czy, czy, czy powiedzmy Kaczmarek, czy ja, to raczej jesteśmy ludźmi ponurymi. I powiedzmy sobie, ja raczej mędziłem w trakcie tych nocnych przejazdów o historii, właśnie. Yy, a, nie, a, nie, a nie bynajmniej licytowaliśmy się na żarty. Ale oczywiście, ale oczywiście yy, ci jajcarze mieli odpały, i właśnie piękny komentarz zdarzył się. Kiedy występowaliśmy w Poznaniu, no i po wyczerpujących koncertach, zmęczeni, spoceni, wylądowaliśmy we foyer hotelu Poznań. A może Merkury, to już teraz nie pamiętam, bo to były te dwa hotele na zmianę, gdzie żeśmy w Poznaniu miesz mieszkali. I tak sobie siedzimy, nie wiem, czekamy na rozdanie kluczyków do pokoju już tego konkretu nie pamiętam i nagle otwierają się drzwi, zjechały świetne, świetne zachodnie wozy, wchodzi, wchodzi nasz, naszych dwóch wspaniałych muzyków, duet Kisielewski-Tomaszewski, z nimi dziewczyny jak z żurnala, jaki się w naszych czasach nie spotykało w realu i tak idą przez ten hall wspaniali, piękni, młodzi i Andrzej Zaworski tak patrzy i mówi popatrz, popatrz, im to się żyje, no bo oni zarabiają w markach, a my tylko w Wackach. O to chodziło? O to, o to chodziło. Ale no mówię, takich rzeczy, przeważnie to się nie daje powtórzyć, ponieważ to są rzeczy ulotne i... I po prostu i y, sytuacyjne, i odtworzenie sytuacji. Trzeba by było zbudować tyle dekoracji y, z tej sytuacji, tu się zrymowało, że to się wręcz nie da powtórzyć. Ja zapewniam pana, panie Marcinie, że podróże jeszcze będą, ale to jeszcze poczekamy. Dlatego, że teraz dojechaliśmy do litery K i w związku z tym pojawia się temat kobiety. Mam opowiadać naprawdę, czy kłamać? <laughs> Chcemy. Przeżyć spotkanie z Panem, ale także z pana historiami, spotkaniami. To wnikliwych, wnikliwych czytelników odsyłam do, odsyłam do moich powieści, gdzie oczywiście. Wykorzystuje pewne elementy zasłyszane, powiedzmy, że zasłyszane w życiu, ponieważ, jak panu mówiłem, staram się posługiwać miejscami i osobami, które choćby połowicie znam, aczkolwiek bardzo często to jest tak, że, że postacie są albo sklejone z kilkunastu postaci, albo odwrotnie pewna cecha, żeby było jasne siostrzyczki miały swoje swoje pierwowzory, ale jeżeli pan dyrektor pozwoli, nie będziemy wchodzili, wchodzili w ten temat. Tematy, że od 50 lat jestem szczęśliwie żonaty. A ja myślałem o znajomościach towarzyskich. Brunecka, oczywiście, że oczywiście, żeby wyczerpać temat, mam, mam dwójkę, przynajmniej legalnych dzieci i piątkę wnuków. No pan Kaliny Jędrusik. No, ale. Barbarę Kraftówne, Agnieszkę Osiecką i, i można by... Żadno nie z nich... <noise> <noise> Jestem <noise> jednym z, z niewielu mężczyzn, który, który e, nigdy e, nie byli bliżej z e, Agnieszką Osiecką niż pocałowanie ręki. Aczkolwiek spędzali, spędzaliśmy chyba dwa razy lato w Domu Pracy Twórczej w Ustce, kiedy ja byłem z moimi dziećmi, a ona z dorastającą Agatą. Więc... E, bardzo się blisko znaliśmy. No, z większością, czy powiedzmy sobie, czy powiedzmy, bywałem jako młody autor tekstów, u Basi Kraftówny yy, w jej mieszkaniu w centrum Warszawy, no, ale to mnie nigdy takie, takie osoby nie, nie interesowały. Mi nawet na myśl to nie przyszło, o czym Pan myśli? Aha, no ale jeżeli pan o tym myśli, to mogę panu powiedzieć, że i, to, i to, to mogę powiedzieć, bo bardzo dobrze jest mówić o rzeczach, które cię nie zdarzyły. Więc właśnie odżyczek, tak które się nie zdarzyły, to proszę Państwa, premiera premiera kabaretu pod Egidą, ja wychodzę, tam rączki mi się drżą, tekstik tek 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 swój mówię, jakieś tam zdawkowe brawa się usłyszały, no i tam oczywiście yy, cała elita przyszła na tą premierę, no i przyszedł, przyszedł no może nie Pan Bóg, ale święty, święty Piotr, a mówiąc, święty Jerzy Andrzejewski. Stanął koło mnie, mówi: no, Miła ta pańska poezja satyryczna, mówi. Fajna. E, e, widzę w panu duży talent. E, to się może rozwinąć. E, a może byśmy się, kiedyś się spotkali na kawie? łapie mnie, łapie łapię. I to będzie, przepraszam, ewentualne panie: łapie mnie za ramię, pieczak pociąga i mówi: Chłopie, uciekaj, bo ci dupę rozkalibruję. <śledzianie> No, i druga taka historia, która się, która, która się nie nie, bym bo, bo nie rozwinęła, proszę Państwa. Jakieś mieszkanie, zwykły nasz raj z Andrzejem w tamtych szalonych latach, najpierw spatif, a potem jakieś przyjęcia, spotkania. Zresztą jedno z spotkań było nieprawdopodobne, ponieważ e Mnóstwo ludzi, tłok, jak to zwykle w prl bywało, dym papierosowy na gęsto, i jakiś ma nieduży facecina z zadartym nosem się kręci. <gryś> I któryś, co mówi: Patrz, jakiś idiota taki podobny do Poleńskiego, dajmy mu w mordę. <gryś> Andrzej nie wyciągnął z tego lokalu i mówi: Wiesz, to lepiej wyjść. Dlaczego? Bo mu dadzą w mordę, a to rzeczywiście Polański. <gryś> No więc, więc takie rzeczy się oczywiście też zdarzały. No i właśnie taki e, alkoholowy wieczór, kolejna, lo, kolejna destynacja, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. E, I pamiętam, wszyscy się popili. Jest, jest no już... Świt różowi Kremla ściany, jak to się mówi, czyli świt gdzieś nad ulicą puławską w Warszawie wschodzi. Ja pamiętam, siedzę na, na podłodze, obok mnie zjawiskowa dziewczyna. Ja jej wróżę z ręki, patrzę na linię życia, zdrowia, serca i tak dalej. Mówię, i mówię, słuchaj, widzę przed tobą przyszłość, ale nie w Polsce. Pojedziesz do Hollywoodu, zapojujesz świat. To była Joanna Pacuła. Co przypomniało mi, kiedy żeśmy się y, lata później spotkali, spotkali w, y, w Los Angeles podczas naszego, naszego amerykańskiego wyjazdu. Więc to tyle. Ale to nie ja całowałem Miss Świata, tylko Pan. Zdarzyło mi się całować. Miss Świata, pierwsze wybory Miss Świata, Świata w Warszawie i nasz kabaret był taką, można powiedzieć, imprezą towarzyszącą. Po, po imprezie. Bankiet, nas oczywiście poza, poza, nie wiem, jakimiś celebrytami pereleskockimi, które nie zabił języków ani niczego, zaproszono, no i nas posadzono przy tym najważniejszym stoliku, gdzie mała że miss siedziała z świata i aktualna z Polski, ale siedziała dyktatorka do dziś dnia e, tego konkursu, Julia Morley. I takim bardzo dramatycznym momentem tego było, tego, że w pewnym momencie potrąciła i Fidelec, czy tam już nie pamiętam, czy nóż spadł na podłogę. I ona tak z takim dużym wdziękiem mówi, mówi: Proszę pana, czy ja mogę wziąć pana, pana sztućce? A ja już zacząłem jeździć. Nie nie, pani to nie przeszkadza, proszę. No i tak żeśmy jedli, jedli zawozów, jednych sztućców. Nie wynik, nic z tego nie wyniknęło. Natomiast zaczęła grać muzyka. Ja nie ja nie danseor, ale postanowiłem skorzystać z okazji i tą Marisella Alvarez zaprosiłem, zaprosiłem do tańca. Jakiś był wolny kawałek, jakoś to potęczyłem. Po prostu, jak człowiek się mobilizuje, to nawet zaczyna umieć tańczyć, mimo że tego nie tego nie, tego nie umie. No I na koniec powiedziałem, powiedziałem, że to wyjątkowa chwila, że mogę panią pocałować, ależ naturalnie. No i tak to było, jak to, to było, całowałem i z świata. Gratul Zresztą sprawdziłem, jest wziętym, jest w tym swoim Caracas. W internecie można wstąpić, wszystko jest wziętym Gratuluję, ale też. Kojarzę sobie, czy przypominam, że jeździliście po trasie z seryjnym zabójcą. A to e, seryjny zabójca? No to jest, e, e, przywołuje pan książkę, e, książkę z, z kreć morderstwem, gdzie oczywiście sprzedałem, sprzedałem kawałek swojego życiorysu, czyli, czyli lata... 80, powiedzmy 88, kiedy z wesołą trupą, która już coraz z, z biegiem lat miała coraz mniej wspólnego z kabaretem, a była. No, no, nie, nie, nie obrażajmy, że wirusy, bo tam byli wszystko wybitni ludzie, ale po prostu to było zarabianie na chleb. Konferencjerkę prowadził Suzin. Z Oldboyów występował pan Fogg. Pan Fogg zresztą w trzech kawałkach. Pan Fog, e, towarzyszka pana Foga i jego kapelusz. I to w takiej w mniejszej kolejności się w, do autobusu przemieszczało. Ale jeździł. Jeździł e, Andrzej Eliza. Jeździł. E, czy, już, w, czy już jeździł. E, mm, w Zaucha między innymi, jeszcze żył wtedy, jeździła cała plejada, plejada artystów od właśnie Kowalewski, tym, Zosia Merle, no, cały mój zespół. No więc była ta właśnie taka wesoła, wesoła czereda. I potem te postacie wymieszałem, wy, wy, ugniotłem z nich taki tym, no i wymyśliłem sobie Kryminał, który rozgrywa się u schyłku PRL-u, jeździ taka, taka ekipa po Polsce, nie wiedząc, że w środku nie zdradza oczywiście kto jeden z ludzi jest sacariłem mordercą. Ma ułatwione zadanie, ponieważ benzyny im nie brakuje, bo odróżnieniu od reszty innych obywateli. Można powiedzieć, szeroki przegląd przegląd tego na rybku. Czyli jakby koledzy koledzy nie wyberli, powiedzieli na rybku yy, przez P. Yy, yy, na widowni. I zresztą właśnie do takiego castingu morderca wykorzystuje, bo ogląda sobie i yy, później, kiedy już ten, występ, yy, ten zespół zniknie, za jakiś czas uderzy. Yy, jednocześnie rzecz się dzieje w, yy, za każdym razem w innym województwie. Ponieważ nie ma komputerów, to nasza ludowa milicja yy, no Traktuje każde zniknięcie młodej, pięknej dziewczyny jako jednostkowy przypadek. I ten, tak by ten proceder trwał, gdyby nie porwanie dziewczyny jednego dzielnego milicjanta, no, który, który podejmuje prywatną wojnę. No i, to, to, I to zaczyna się robić, robić fabuła istotna tej, tej, tej powieści. Dość, powiem szczerze, pracujemy nad tym. Może wreszcie z tego film wyjdzie, zobaczymy. I tak dobrnęliśmy do podróży, bo... No, do, po, 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 zaczęliśmy po, podróżą, po, 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 tak? po Polsce, ale również tak. Proszę bardzo. Ile tych podróży było? Jak opatrzyłem... Nie, ale czas, czas mamy, ile państwo życzą. Ile było tych podróży? Tak do końca nie wiem, ale chyba się teraz zbiega. Że pan znale. Pan podnaleje, a ja będę był Dobrze, bo to będzie bezpieczniej. Oh, okay. e, proszę państwa... Podejrzewam, że 130 podróży i w sumie 130 krajów. Przy czym to nie zawsze było tak, żeby, żeby za każdym razem jeden kraj. To tak, tak dobrze nie ma. Natomiast, natomiast no udało, mi się, udało mi się zobaczyć wiele z rzeczy, które trzeba. Obejrzeć na świecie, mimo że zaczęło mnie prawdopodobnie e, późno, no bo przecież był komunizm, i przez długi czas e, nawet nie, nie, było, nie można było marzyć o paszporcie. A nawet jak się pojawił paszport, to przecież nie było pieniędzy, ponieważ była taka przepaść finansowa e, między, między nawet byciem zamożnym człowiekiem w Polsce, e, po, po minięciu e, żelaznej kurtyny, było się żebrakiem. No ale e, pierwsze moje wyjazdy. Rodzinne, to był maluch, wyładowany kanistrami z benzyną. A żeby jeszcze dodać, zarówno ja, jak i żona jesteśmy niehandlowi. W życiu nie zdarzyło nam, czyli nam się nie zwracał wyjazd. Jak w jak, jak większości rodaków. W związku z tym ty, 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 mogliście mieć tylko to, cośmy z sobą, z, z sobą wywieźli. No więc były to takie bieda wyjazdy. do tego stopnia. Powiedzmy sobie, że nosowaliśmy na kempingach, ba moja zabobiedliwa żona brała worek kartofli. Powiedzcie Państwo, chciało się jej te nawet kiedy jej się kopytka robić na, na, jakimś, na jakimś kempingu. Podział ról. Em, em, córeczka obierała ziemniaki, żona przygotowała jedzenie, syn rozstawiał namiot, a ja studiowałem, studiowałem mapę i przewodnik, co, co, co będziemy zwiedzali następnego dnia. Więc to był, to był, taki pierwszy, pierwszy etap jeszcze przed stanem wojennym, potem pierwsze lata wolnej, wolnej Polski, kiedy z, z tym, że z czasem, żeśmy wymieniali samochody na lepsze, na zdezelowanego, zdezelowanego wiecznie psującego się e, Volkswagena Golfa. Potem kupiliśmy, kup, kupiliśmy sobie jakieś 15-letnie BMW, które nam natychmiast ruscy ukradli, e, kiedy, się wy, kiedy się z Rembertowa wyprowadzali. E, no i bo potem, było coraz, potem już było coraz lepiej. E, jednocześnie... Zaczęły się wyjazdy, można powiedzieć, już za chlebem, ale za, za coraz lepszym chlebem, z kabaretem. Objechaliśmy wszystkie kraje dookoła. W Niemczech chyba, chyba zrobiliśmy 14 koncertów w jednej trasie, a było tych teraz kilka. Przejechaliśmy w roku Olimpiady w Calgary w roku, całą Kanadę od Montrealu po Vancouver, grając, grając dla Polonii. Za sumę, za którą dzisiaj bym pewnie do Pruszkowa nie pojechał, ale, ale bo tak nas. Ale proszę Państwa, były i sukcesy, bo organizator się po naszej trasie pobudował. <grym> Natomiast myśmy, myśmy dostali, dostali stawki, stawki głodowe. Także gdyby nas Polonusi nie zapraszali na kolację, to pewnie byśmy, to pewnie byśmy wydali wszystko na żeby przeżyć te 14, te 14 dni. No potem zaczęły się już coraz lepsze wyjazdy, Stany, Australia i dzięki kabaretowi zjeździłem do świat. No później oczywiście kabaret powoli się wykończył, k koledzy zaczęli pracować każdy na własny rachunek. Poza tym ja już miałem coraz mniejszą ochotę występowania, że nigdy nie przepadałem za występowaniem i zacząłem jeździć już jako normalny człowiek prywatny nie na wycieczki, albo jeżeli nawet na wycieczki, to takie indywidualne. Znalazłem tu w pobliżu, zresztą w Ostrowie Wielkopolskim organizatora imprez, który mi specjalnie jakby gdzieś takie rzeczy organizował i przeważnie przez te lata 90. i początek następnego stulecia jeździłem z synem. Syn zaraził mnie parsją nurkowania. I w tych latach odbyłem 200 nurkowań głębokich za kwalungiem w Morzu Czerwo Czerwonym chyba 7 razy, albo więcej, już nie pamiętam, w, na Seszelach, na Malediwach, w różnych miejscach Morza Karaibskiego, ale nawet już w tak ekstremalnych miejscach jak archipelag Galapagos, a nawet Wyspa Wielkanocna. No więc to, to się jak gdyby, to, to jak gdyby takie dodatkowe hobby. Ja nie uprawiam żadnego sportu. Nawet brycz zarzuciłem. Natomiast no, parę razy w roku to jest ten moment, kiedy odkładam laptopa. Nie biorę nawet długopisu i tylko ahoj, przygoda. A najgorsza podróż? Jak to najgorsza? No jak są same piękne, same dobre, no musi być jakaś najgorsza. Ja, po pierwsze, pan zapomina, że ja jestem optymistą i potrafię znaleźć, znaleźć w. Na, znaczy, może powiedzieć, najwar, najbardziej wariacka to była pierwsza nasza podróż z moją żoną. Proszę państwa, był rok 70, może drugi w każdej, rok, w którym wprowadzono stempel do dowodu osobistego, pozwalający na przekroczenie granicy. Kolega z Warszawy wziął nasze dowody, pojechał do miasta z... I, wrócili, wró wró i wrócił z tymi stemplami. No i jest, jest dzień e, e, pobytu na festiwalu Famie w Świnoujściu. Mamy te dowody. Jesteśmy w, jesteśmy w strojach parakompilowych, krótkie, sp karanie spodenki i koszulki. Mamy te dowody, a może przekroczymy granicę? No to żeśmy prze przekroczyli granicę w Świnoujściu, miejscowość Albek. Syw taki sam jak u nas, a może nawet gorszy, ale stoi pociąg. A zobaczmy dalej. No tośmy dojechali, wsiedli w ten pociąg, byliśmy trochę też o pieniędzy, które żeśmy tam gdzieś skądś, już nie pamiętam jak, zdobyli i dojechaliśmy do miejscowości Wolgast. Nic, nic lepiej. Ale na, na dworcu Wolgast stał pociąg z napisem Berlin. Więc dalej w, tym, w tych klapkach plażowych wsiedliśmy do pociągu i przeżyliśmy niezapomniane, niezapomniane dwa dni e, e, hotel przekraczał nasze możliwości. W związku z tym spaliśmy na ławkach, spaliśmy na paczkach jakichś, na, na kolejnych dworcach, bo na, na, jak z jednego dworca wypy, przepędziła policja, to, to żeśmy na, na drugi. Się przemieszczali. Przy okazji, oczywiście, za dnia zjedziłem ogromne wrażenie Pergamońskie Muzeum. No i to był, I oczywiście, doszedłem do bramy brandenburskiej. W klapkach. W klapkach. E, e, no i to była najbardziej wariacka. Aha, i pierwszy raz w życiu piłem podróbkę Coca-Coli. To też, to też samo w sobie Aleksander Plac. Pod, pod tą wieżą telewizji. No. I to była chyba najbardziej. Nie, czy była jeszcze jedna wariacka podróż, ale z zupełnie innego powodu. Mianowicie postanowiłem pojechać do Indochiny z moją córką. Stwierdziłem, że tam już chyba córka urodziła pierwsze dziecko, to już odpoczęła z tym dzieckiem trochę i że się się nie należy. W związku z tym raz wezmę ją, bo już parę ładnych lat, lat nigdzie nie pojechała. No i niestety nie wiem, czy to była kwestia emocji, czy nie. Dostała 40 stopni gorączki. No co co, jedziemy czy nie jedziemy? Rano zdecydujemy. No to idę rano. O 12 mieliśmy, mieliśmy zbiórkę. Idę. Yy. Niestety gorączka się utrzymuje. Lekarz absolutnie, absolutnie tym bardziej że jedziemy w tropik. Nie wiadomo, co tam może się tego. No to jest sytuacja, sytuacja bardzo. Yy, sytuacja bardzo niedobra. Yy ja patrzę, a tu się krząta ta żona, która się zbiera do wyjścia do pracy. Ja patrzę, i ja mówię, a pojechałabyś do, do tego, do Wietnamu? Tego? Proszę bardzo. Żona spakowała się 15 minut. Ja zdążyłem jeszcze zadzwonić do biura podróży, czy to jest możliwe. Dowiedziałem się, że, to, że będę musiał tam, nie wiem, 200 dolarów dopłacić za, za bilet wewnętrzny, lot, lot do Sajgonu, z Sajgonu do, ba do Bangkoku. I, od, i o 12.05 jako subordynowani podróżnicy znaleźliśmy się na okręciu. Czyli, a potem już było normalnie. Potem już było, po, potem już było normalnie. To znaczy, że powiedzmy sobie, moja żona raczej nie lubi takich ekstremalnych rzeczy, a ja się wspinałem na, na piramidy w Korwati i czołgałem korytarzami tunelów Wietkongu pod, pod miastem Hoszymina. Czy koło miasta Koszymina. No. Dziękuję. Dziękuję <laughs> bardzo.